Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, obróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, cieszę się wami, cieszę się waszą obecnością tu u Maryi. Wami, którzy jesteście tu w Bazylice i wami, którzy jesteście tu duchowo, bo łączycie się z nami przez odbiorniki Radia Niepokalanów, ale też cieszę się, że do Maryi przynieśliście duchowo dużo więcej osób niż tu w Bazylice. Przecież macie te osoby wypisane na aktach zawierzenia, w waszych sercach, w waszych codziennych modlitwach. A dziś te osoby przywozicie ze sobą tu do Maryi. Cóż lepszego można było zrobić? Patrząc na tajemnicę Bożego Narodzenia, powiem: nic lepszego nie można było zrobić. Bo kiedy patrzę na stajenkę betlejemską, kiedy patrzę na żłóbek, zimno, pewnie nie było czysto, pewnie ładnie nie pachniało, towarzystwo zwierząt. Kiedy patrzę na tą ruderę, w której przychodzi na świat Syn Stworzyciela, Syn tego, który byle chwasty tak pięknie przyozdobił, który jakieś mrówki, niemrówki zadbał, i patrzę, w jakich warunkach przychodzi Jego Syn, to przychodzi w pierwszym odruchu to skojarzenie: czy On musiał w takiej nędzy? Wielu z was ma dzieci. One jeszcze może małe, do szkoły chodzą, wy już myślicie, gdzie one będą mieszkać, co z nimi będzie. Już dla nich dom szykujecie, jakąś przyszłość, już o tym myślicie. A ten Bóg, który pomyślał o ptakach niebieskich i rybach morskich, tak nie pomyślał o swoim Synu? Do takiej nędzy? Nie mówię o pałacu, ale chociaż przyzwoity dom. Tak nam się wydaje, bo patrzymy bardzo po ludzku. Bóg dla swojego Syna przygotował najpiękniejszy pałac, jaki mógł przygotować, bo Jezus zamieszkał pod sercem Maryi, pod niepokalanym sercem. Mieszkać w Maryi, mieszkać w niej. Czy może być piękniejszy pałac? Czy mogą być lepsze warunki? Bóg najlepiej to przemyślał i najlepiej przygotował. Nie mógł dać swojemu Synowi piękniejszego mieszkania niż łono dziewicy, niż serce Maryi. A co z tą stajenką? A ta stajenka do nas mówi, że niepotrzebne nam są pałace, niepotrzebne nam są wielkie komnaty, ściany piękne i niepiękne, ściany ze złota czy z marmuru. Żeby być szczęśliwym, potrzebny jest nam ktoś, kto jest obok nas i nas kocha.
I wtedy można mieszkać w Ruderze, a jest się w niebie. A można mieszkać w najpiękniejszych domach, obstawionych wielkimi murami i obsadzonymi alarmami, przepięknie wystrojonymi, i być nieszczęśliwym, i być już w piekle. Tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg, tam jest pałac, tam jest niebo. Bóg Ojciec tak genialnie to przygotował i specjalnie nie dał Jezusa do jakiegoś domu przyzwoitego albo pałacu, żebyśmy nie myśleli, że żeby być szczęśliwym, to trzeba teraz zdobyć jakiś porządny dom. Ale pokazał, żeby być szczęśliwym, trzeba mieć Jezusa, Maryję, Józefa. Gdzie jest szczęście? Tam, gdzie jest święta rodzina. Nieważne, w jakim domu mieszkacie, macie tworzyć święte rodziny. Ojciec, matka, dzieci. Wszyscy macie być świętymi, podobnymi do Jezusa. Im bardziej rodzina będzie święta, im bardziej rodzina będzie żyła według Bożych przykazań, tym bardziej tam będzie niebo. Święty Jan Chrzciciel, gdy zobaczył Jezusa, jak przechodził, mówi do swoich uczniów: to jest ten Mesjasz, to jest Baranek Boży, na Niego czekamy. To o Nim wam mówiłem. I oni, jak usłyszeli, polecieli za tym Jezusem. I On się nagle odwraca, ktoś za Nim biegnie, no to się odwraca. Czego szukacie? O co tu zapytań? Czego szukacie? Gdzie mieszkasz? To im przyszło do głowy. To chodźcie, zobaczycie. Dzisiaj przybywacie do Niepokalanowa zobaczyć, gdzie mieszka Pan Jezus. Jezus mieszka tam, gdzie jest Maryja, tam, gdzie są święte rodziny. Jak wasze rodziny będą święte, to właśnie możecie zaprosić do swojego domu i powiedzieć gościom: chodźcie, zobaczycie, gdzie mieszka Pan Jezus. Chodźcie do nas, zobaczycie, gdzie mieszka Bóg. Bo On mieszka tam, gdzie jest miłość. Moi drodzy, kiedy patrzę na Betlejem, kiedy tak sobie myślę, jakie warunki przygotował Bóg dla swojego Syna. 30 lat, Ewangelia milczy, ale te 30 lat życia Jezusa jest przy sercu Maryi. Ona jest tą żywą Ewangelią. Żeby poznać to, co było przez te 30 lat, trzeba przybliżyć się do serca Maryi. Tam jest wszystko zapisane, bo ona zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Im bardziej zawierzymy jej sercu, przybliżymy się do niej, tym bardziej poznamy Jezusa, te relacje miłości. Właśnie te relacje miłości. Bóg Ojciec, który chciał najlepszych warunków dla swojego Syna, tak popatrzył na ziemię i znalazł niepokalaną. On ją uczynił niepokalaną. I mówi: w jej rękach, przy jej sercu będą najlepsze warunki dla mojego Syna. On przy niej będzie miał najlepiej. Czas ziemskiego pobytu Jezusa to czas przy Maryi. A czas twojego ziemskiego pobytu to czas przy Maryi? Co można zrobić najlepszego? To, co wam mówiłem na początku. Przynosicie swoich bliskich i swoje intencje i siebie do Maryi. Robicie tak samo, jak zrobił Bóg Ojciec. Bóg Ojciec ziemskie życie swojego Syna oddał w ręce Maryi. To jest pierwsze zawierzenie. Ojciec, Stwórca wszystkiego, zawierzył Maryi, zawierzył życie swojego Syna, wychowanie swojego Syna. Jak najlepiej przeżyć to życie? Zrobić dokładnie to, co zrobił Bóg Ojciec. Swoje ziemskie życie oddać w ręce Maryi, swoich bliskich. Te trudne problemy, trudne sprawy, to wszystko, ale wszystko oddać Maryi. Pytają Jezusa: gdzie mieszkasz? Chodźcie, zobaczycie. My widzimy tą stajenkę, czyli widzimy te relacje. Maryja, Jezus, Józef, święta rodzina. Wiemy o tym, że Jezus przyszedł, świętujemy to, że przyszedł, ale trzeba sobie postawić pytanie: po co On przyszedł? Po co się narodził? Pierwsze czytanie z listu świętego Jana Apostoła odpowiada nam na to pytanie. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. A więc ten list nam mówi, że są na świecie dzieła diabła.
Jak są dzieła Boże, wielkie dzieła Boże, tak diabeł ma swoje dzieła. I Chrystus przyszedł zniszczyć dzieła diabła. A dziełem diabła jest śmierć, którą zniszczył przez zmartwychwstanie. A dziełem diabła jest grzech, który Chrystus niszczy przez rozgrzeszenie. I moi drodzy, sprawę grzechu też porusza tu święty Jan. Nie wiem, czy wam to utkwiło w uszach, ale bardzo mocne słowa. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła. Uświadomiliście sobie to kiedyś? Jeżeli grzeszę, to Ojcze mogę mówić nie do Ojca w niebie, tylko do diabła, bo jestem dzieckiem diabła. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, by zniszczyć dzieła diabła. A my mamy być dziećmi Boga. Kto żyje sprawiedliwie, ten, kto miłuje swego brata, mówi święty Jan. I kto żyje sprawiedliwie, ten jest z Boga. I tak sobie powiemy, przecież my grzeszymy często. Moi drodzy, tu nie chodzi o to, że nasza słabość jest taka i zgrzeszymy. Chrystus niszczy nasze grzechy przez konfesjonał. A więc gdy grzeszymy i się spowiadamy i pokutujemy, jesteśmy ciągle dziećmi Boga. Tu chodzi o tych, którzy grzech uznali za swój naturalny sposób bycia. Nie wstydzą się grzechu, nie pokutują za grzech, ale są dumni z grzechu. Obnoszą po naszych ulicach swój grzech, domagają się prawa, równouprawnienia dla swojego grzechu, wynaturzenia. Ci, którzy domagają się w czarnych protestach śmierci dla dzieci nienarodzonych. Grzech, gdy popełnisz, gdy się go wstydzisz, gdy żałujesz, to ciągle jesteś dzieckiem Boga, bo ciągle w twoim sercu jest Bóg. Grzech ci się nie podoba. Dziećmi diabła są ci, którzy, w których w sercu jest grzech i oni są dumni z grzechu, a diabeł wrasta coraz bardziej w serce. I jaka jest konsekwencja tego, że coraz mniej tam Boga? Gdzie mieszkasz, nauczycielu? Nie zaprosi nauczyciel do tych serc, by pokazać, że tam właśnie mieszka, bo tam mieszka grzech. Dlatego Maryja wielokrotnie prosiła o modlitwę, o pokutę, o nawrócenie, o właśnie wynagrodzenie za grzechy. Pięknie, że tu jesteście. Pięknie, że przyjeżdżacie wynagrodzić za grzechy, bo potwierdzacie swój chrzest, że od chrztu jesteście dziećmi Boga i chcecie nimi być. Chcecie pokutować za swoje grzechy. Pięknie, że przynosicie w waszych sercach i na tych kartkach swoich bliskich, by oni stawali się coraz bardziej dziećmi Boga. Chrystus nas wyzwala od szatana. Chrystus przychodzi, aby zniszczyć dzieła diabła, a my mamy być narzędziami w jego rękach. Mamy się oddać niepokalanej, być jej dziećmi. Dziećmi Boga Ojca i Niepokalanej. Bracia i siostry, dobrze, że tu jesteście. I niech Maryja spojrzy na te wasze kartki, w wasze serca, w głębie waszych sumień. I niech ona pomoże zniszczyć dzieła diabła w waszym życiu, wśród waszych bliskich, tam, gdzie nie ma miłości. Niech ona pomoże to wszystko zniszczyć, by nastał pokój, jedność, zgoda, miłość, świętość, dobroć, by dary Ducha Świętego były waszym udziałem. Niech ten rok, który się rozpoczyna, upłynie pod płaszczem niepokalanej, abyście byli jej oddani, tak jak oddany był Jezus, i abyście doświadczyli, jak dobrą jest ona matką i wystarczy ją mieć, a tam właśnie mieszka Jezus. Amen.